jeżeli test zaczynamy wizytówką Macieja Polodego, to wiecie już, na czym będzie polegał. Zwycięzca prestiżowego konkursu Drift Challenge na torze Hockenheim. Samochodowy, wyścigowy mistrz Polski klasy N1150. W skrócie gość, który będzie driftował nawet na taborecie. I to takim bez kółek. No dobra, słuchajcie, teraz będzie konkurencja, która jest powszechnie znana jako latanie bokiem. A, no to słodko, bo mój samochód czy na suchym, czy na mokrym, jak się doda gazu, to idzie bokiem cały czas. No dobra, ale jaja sobie robisz. Porsche GT3 nie jest stworzone do latania bokiem. To samochód, w którym liczy się precyzja prowadzenia, auto wyścigowe, jechanie na krawędzi przyczepności. Użyłeś dwóch kluczowych słów. Jaja, tak, dosłownie. Tu jest jajko. A Maciek Polody ma tak precyzyjnie jeździć tymi samochodami bokami, żeby właśnie tylnym kołem zahaczyć to jajko. Ale ty masz najmniejsze szanse, bo masz samochód z napędem na cztery koła. Ja się tym nie przejmuję. Ja to robię dla Rafała, bardzo go lubię. A ja chciałem zjeść jajecznicę. Zasada jest prosta. Im mniej prób potrzebnych do trafienia w jajko, tym samochód lepszy. Lepszy w precyzyjnej jeździe bez przyczepności, oczywiście. No dobra, Maciek parę tych tytułów mistrza ma, więc mam nadzieję, że ogarnie ten samochód. Zobacz, jest bok, jest. Jak ładnie go złożył. Chyba za ładnie. Stary, no bo to jest GT3, to jest torowy samochód. Czy ty widziałeś, żeby na torze samochody latały Patryk, bokami? Próba numer dwa się nie udała. Patryk, ale... Nie, to nie była próba numer dwa, bo nawet tu nie dojechał. Trzecie podejście. Dobra, znowu złożone. Bardzo ładnie. Wygląda jak milion dolarów. Nie! GT3, zgodnie z cyfrą w nazwie modelu, potrzebowało trzech prób. Mam nadzieję, że nie skończę jako trzeci w tej konkurencji. Na szczęście jest przecież Audi. Teraz twój samochód. Współczuję. Tym bardziej, że masz na cztery koła, jak to mówiłeś, przewaga dzięki technice. Po niemiecku będzie Vorsprung durch Technik. A jak będzie po niemiecku pogrążenie dzięki technice? Pogrążenie? No nie wiem, nie wiem. Nie, no też pójdzie bokiem, Jarek. No co jest? Nie, no co ty, ten samochód idzie jak gokart. Zobacz. Pierwsza próba nieudana. Lekko ruszony, ale podmuch wiatru go ruszył. Idzie bokiem, patrz, ładnie. Drugie podejście. Nie, idzie bokiem, ale zwróć uwagę, nie jest w stanie go ustawić tak, żeby idealnie tym tylnym kołem trafić. Pocieszę cię. Brzmi za to świetnie. Dwójka. No. Jest bok. Nic z tego. Po śląsku będzie pińco. Ale wiesz co, to chyba z rury wydechowej to pierdnięcie spowodowało, że jajka się przewróciło. A jakoś tak dziwnie się układa. Włożył go bokiem, idzie bokiem. Nic z tego nie będzie. Nie, dobra. Proroctwo Patryka się spełniło. R8 nie jest najlepszym samochodem do driftu. Po czwartej nieudanej próbie uznaliśmy, że czas na kurtynę. Jeszcze tylko szybki występ Challengera. Patryk, mówiłeś coś o precyzji w Porsche. Ten samochód absolutnie precyzyjny nie jest. Ty, ale sportowa zobacz, lokomotywa dobrze wygląda. Od pierwszego strzału. Tak, Rafał. Dla takich chwil warto było się męczyć w tym samochodzie. Ale ja bym się tak nie cieszył. Wiesz dlaczego? Bo jeszcze dwie próby. Nie, to jest tak. Zobacz. Z samochodem jest jak z kobietą. Ja zawsze to porównuję, wiesz? No bo samochód musisz kochać, uwielbiać, lubić. I jaką byś chciał żonę? Żeby chodziła bokami, czy żeby precyzyjnie się prowadziła? Rafałowi zadaj to pytanie. Chodziła na boki, a nie chodziła bokami.